produkcji i naszych tam pomysłach dotyczących tęczynka. To znaczy, ja bym chciał zacząć od tego, że nasi kelnerzy podadzą Państwu po kufelku piwa, po pokalu. Trochę to, nie wiem, może rozluźni atmosferę, przy okazji powiem jak to smakuje, jak leżakowało. Jest sporo pytań, dlaczego zaczęliśmy od lagera, dlatego że lager to jest piwo o czystym profilu smakowym, co oznacza, że wszystkie błędy technologiczne, jakie mogliśmy popełnić na etapie tworzenia technologii, wyszłyby w tym piwie, tak? Czyli jakby poszliśmy na głęboką wodę, stworzyliśmy najpierw piwo lager. Po testach i pierwszych próbach doszliśmy do wniosku, że faktycznie piwo jest czyste, że ma odpowiednie nasycenie, że nie pachnie jakimiś niechcianymi akcentami. I w tej chwili zaczynamy rozszerzać portfolio. Drugie piwo to będzie piwo marcowe, które aktualnie już leżakuje. W trzecim kwartale tego roku ma być jeszcze jedna premiera piwa, co będzie niespodzianką, i w czwartym kwartale tego roku będą jeszcze dwie premiery. Będziemy reaktywować marki, tak? Czyli na przykład piwo Porter będzie tworzone w tęczynku, będzie ważone. Oprócz tego będziemy również przynosić technologię destylacji i tworzenia whisky do tęczynka. To z browaru Ciechan przeniesiemy do tęczynka. Jeżeli chodzi o dystrybucję, to głównie dystrybucją zajmie się nasza spółka dystrybucyjna Piwa Regionów. To jest spółka, która ma 7 oddziałów w Polsce. Łącznie obsługujemy blisko 7 tysięcy koncesji w całej Polsce. Także piwo tęczynek w miarę dynamicznie będzie miało zbudowaną dostępność w Polsce. Oczywiście home marketem dla tęczynka jest Kraków. Tam oddział dystrybucyjny funkcjonuje już od blisko roku czasu. Jakby uzupełniając te wszystkie kanały dystrybucyjne, również będzie piwo dostępne w hurtowniach, tam gdzie nie sięgają logistycznie nasze oddziały dystrybucyjne. I trzeci kanał to są sieci. Z sieciami już rozmawiamy, natomiast które sieci dokładnie podejmą decyzję o tym, żeby to piwo prowadzić do sprzedaży, to no, niestety na takie decyzje trzeba poczekać, bo do każdego kupca w sieci idzie się z gotowym produktem, tak? A planujemy rozlew na początku lipca, w pierwszym tygodniu lipca, i dopiero wtedy będą jakiekolwiek decyzje o tym, w których sieciach to piwo będzie można spotkać, tak? Jeżeli chodzi o premiery, to mamy taki jeden krótszy pomysł, ale zostawimy niespodziankę. To na pewno dla dziennikarzy będzie dosyć ładny temat z tym gatunkiem piwa. No ale tak jak mówię, poczekamy na tą premierę do czwartego kwartału tego roku. Piwo oczywiście standardowo, jak wszystkie nasze produkty BRJ, będzie wylane w butelkę bezwrotną. To jest butelka sygnowana Browar Regionalny Jakubiak, przepraszam, zwrotną. To jest butelka sygnowana Browar Regionalny Jakubiak. Logistycznie dla wszystkich naszych browarów jakby opakowania to jest taki mianownik, tak? Czyli skrzynka, butelka to jest dokładnie we wszystkich browarach to samo opakowanie. Żeby też ułatwić logistykę między innymi dla browaru Tęczynek, zainwestowaliśmy w magazyn centralny, który będzie podłożą w Zgierzu. No, generalnie stamtąd będzie redystrybucja do wszystkich oddziałów dystrybucyjnych z browaru. Czy to wszyscy już piwo mają? To jeszcze ja bym poprosił. A samochód? Jeżeli są pytania, dziękuję bardzo.